to co? Lecimy? Może nie lecimy, a jedziemy. Wskoczyłem na rower i ruszyłem w stronę niewielkiego stawu, by przekonać się, co mnie tam spotka. Wyjechałem dzisiaj tylko kawałek za miasto. I właśnie wkraczam w progi natury. No i mam tu taki mały staw. Będę musiał go okrążyć. Będąc w terenie, warto zwracać uwagę na wszelkie różnorakie oznaki. To drzewo, które rośnie za mną, może oznaczać, że wokół jest woda. No teraz wiem, że jest woda, ale kiedy przedzieramy się przez jakiś gąszcz, gdzieś tam między przerwą w drzewach dostrzeżemy coś takiego. Ewidentnie jest martwe drzewo, zresztą nie ma liści, ma mało gałęzi. Bardzo, bardzo łatwo też po korze poznać, że jest martwe. Może ono świadczyć o tym, że rośnie po prostu w podłożu wodnym. I nie pomyliłem się. Drzewo rośnie praktycznie przy samej wodzie. I podobnie jest z tamtej strony. Też drzewo, które rośnie przy samym brzegu, kiedyś rosło przy samym brzegu, teraz jest zniszczone i wysuszone. Jak więc widać, nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby zaobserwować różnorakie zjawiska. Chociażby to z drzewem, ale także z tymi drzewami tutaj. Można tutaj dostrzec działalność bobrów. W taki sposób jest bardzo charakterystyczny dla bobrów. Widać, że one po prostu wygryzały sobie drzewo, wygryzały. W końcu, gdy został taki malutki kawałek, po prostu drzewo się złamało. Proszę bardzo, kolejna oznaka bobra. Czy to już jest wystarczające potwierdzenie, że są tutaj bobry? No tutaj także działały. Można jednak sądzić, że dość dawno, zresztą widać po samej fakturze i kolorze drzewa, jak i po tych grzybkach, które już tu zaczynają zarastać. Dobra, wiemy już, że mogą tu występować bobry, ale jakie to ma dla nas znaczenie, jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie i napotkamy się na takie ślady? No przede wszystkim informuje to o obecności wody. Zazwyczaj nim zauważymy ślady bobra, to dostrzeżemy jakiś zbiornik wodny czy ciek. Jednakże zdarza się, że bobry zapuszczają się nawet kilkaset metrów w głąb lądu i tam też można by znaleźć jakieś elementy ich działalności czy ślady. A dwa, no to skoro żyją tutaj jakieś zwierzęta, no to musi to oznaczać pożywienie. Czymś się te bobry jednak muszą żywić. Także to jest dla nas kolejny plus. Bobry są to bardzo specyficzne zwierzęta, które osiągają nawet 30 kg i długość ponad metr. Jednak mogą się przyczynić do strat gospodarczych, głównie przez budowę swoich tam i żeremi. No niestety bobry prowadzą nocny tryb życia, więc nie jestem pewny, czy uda mi się je dzisiaj tutaj zobaczyć. Ale można próbować. Przede wszystkim musiałbym się zapuścić. Coś tylko o mnie się... W każdym razie musiałbym się zapuścić gdzieś tam dalej, bo wiadomo, jestem teraz w miejscu, gdzie pewnie ludzie od czasu do czasu też wychodzą. Poza tym, jak pokazywałem na tych drzewach, one sugerują to, że bobry je zcięły dość dawno, więc zagłębię się jeszcze tam bardziej. No i dalej, z tego co wiem, też powinien być taki mały stawek, więc tam też pójdę i zobaczę. Ale nim to zrobię, to widzicie to drzewo za mną? Jako takie przywitanie z naturą po dłuższym czasie nieobecności. Muszę zobaczyć, jak to tu wygląda z wysoka. Nie jestem wysoko, raptem parę metrów wszedłem. No ale wyżej się po prostu już nie da iść. Znaczy dałoby się, ale to by było bardzo niebezpieczne już. Są bardzo cienkie gałęzie. Ale po co ryzykować? No ładnie stąd mam widok.
No i sobie stoję trochę tak zaparty. Tam jest ten mały staw. Wspinamy się na dąb teraz. Bardzo charakterystyczne liście. Na dole widziałem żołędzie. Można je jeść, ale to już materiał na kiedy indziej. Kamera, którą trzymam, powinna zbierać te wszystkie pajęczyny, a tymczasem one wszystkie siadały mi na twarzy. Spójrzcie też na te drzazgi. Wyobraźcie sobie, jaki musiał być huk, gdy całe to drzewo runęło. Jakie to jest spróchniałe. W takich miejscach można znaleźć wnerki larwy. Jak myślicie? Kto to zrobił? Może nie kto, a co? Tak jak te wcześniejsze ślady na drzewach oznaczały, że bobry były tam dawno, tak te, które za mną, oznaczają, że no, bobry powinny być w pobliżu. I właśnie szedłem ich ścieżką. Od tego drzewa biegnie sobie tutaj taka ścieżka i wchodzi wprost do wody. A tam następne drzewo, za które zabierają się bobry. Tu zabierały się za korę. Tu mamy też wygryzione. I tu tak dookoła, zobaczcie. Przyjdzie taki czas, że i to drzewo runie, a jest olbrzymie. Się wkopałem trochę. No, wszystko śliskie. Wszystkie gałęzie, na których staję, są śliskie. Łatwo się wywrócić. A tylko najpierw trzeba utrzymać balans na tym drzewie. Nie wspominając już o tym, że jest ono bardzo śliskie, a dlatego, że nie ma kory. Jaki balans, proszę Państwa. Zazwyczaj nie mam problemu z balansowaniem. Tak, świetnie. Mówię, że nie mam problemu i właśnie bym się przewrócił. Ale tak, no. Można to łatwo wyćwiczyć. Z tym, że gdy dochodzi mokra gałąź, filmowanie, a już jest trochę trudniej. Wyszedłem na wały. Po prawej dalej mam ten staw. Idę teraz przez taką łączkę w kierunku rzeki. Już mam niedaleko, ale wciąż patruję się pod nogi. Chciałbym Wam pokazać pewną roślinę. Tak on wygląda. Jest taki bardzo niziutki, ale ma bardzo charakterystyczne liście. Zaokrąglone lekko na końcu. Tutaj z tej strony są takie ząbki. Dwa. No i przede wszystkim ma bardzo charakterystyczny smak, taki lekko kwaskowaty. Przepraszam, że mlaskam. Po prostu, no są te liście teraz już, mamy jesień i te liście są już dość twarde, najlepsze są młode. Można je jeść albo na surowo, można też przyrządzić sobie z nich zupę. Będąc na łące, na pewno nieraz je widzieliście, może przeszliście obok nich obojętnie. Ale na pewno warto je zerwać zarówno jako składnik zupy, ale także jako przyprawa. Można je dodawać po prostu jako dodatkowy smak. Można zrobić z nich sałatkę,
na przykład z takich liści i z larw. No nic, ja idę, bo w plecaku czeka na mnie mój prowiant. Wylegując się w słońcu nad rzeką, strasznie się rozleniwiłem, więc po posileniu się chwila na rozruszanie i idę dalej. Więc wcześniej o trenowaniu się, utrzymaniu równowagi. Mogę teraz wykorzystać to, co tutaj. Pozorom nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Mocny wiatr, do tego chwiejąca się poręcz. No i ta wysokość, niby to nie jest bardzo wysoko. No zobaczcie. No ile to może być? 2 metry. A jednak jest strach. Ale jak potem przyjdzie co do czego, przejście po drzewie nad jakąś większą przepaścią albo nad rzeczką i tam też wystarczy parę metrów, ściskać drzewo i teraz jestem zachowany. Widzieliście, że gdzieś w tym miejscu już posuwałem się, nie robiąc normalnie kroku, tylko po prostu posuwając się po kawałeczku. Dzisiejszy odcinek jest otwarciem nowego sezonu powrotu do natury, w którym chcę się skupić głównie na poradnikach, zarówno śródlądowych, jak i tych turystycznych. Sam przygotowałem sobie już dość długą listę pomysłów, które chcę zrealizować w terenie, a jeżeli macie własne, albo chcielibyście zobaczyć jakieś konkretne rzeczy, zachęcam do zostawienia komentarza, na pewno wezmę je pod uwagę. Zarówno w tym odcinku, jak i w poprzednim mogliście dostrzec elementy street workoutowe i właśnie w tym sezonie także poświęcę street workoutowi trochę więcej czasu. I na pewno będzie nie jeden odcinek związany bezpośrednio ze street workoutem. A ponadto czekają nas eksploracje miejskie, czyli urbex, standardowe odcinki takie jak ten albo wcześniejsze, no i także odcinki krajoznawcze. Także zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiajcie komentarze i oceniajcie film. Tak, to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Chyba. Nie, jeszcze chciałem dodać, że w kolejnym odcinku wybiorę się już w dalsze miejsce, już nie tak blisko domu jak dzisiaj jestem, no i mam nadzieję, że już tam nie spotkam tylu elementów środowiska zmodyfikowanych przez człowieka, no i będzie to już typowo odcinek w naturze, także zachęcam do oglądania i do pozostania z powrotem do natury. Cześć! W międzyczasie wybrałem się na halloweenową eksplorację z Aue Urbex, więc nim zobaczycie kolejny odcinek z natury, zapraszam na urbex oraz na krótki poradnik, czyli jak zwiększyć swoje szanse na ratunek. Zapraszam.